Kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na kolejny test na żywo tuszu do rzęs. Widzę, że dzisiaj jakoś nie jest taka super jak ostatnio, pewnie dlatego, że u nas jest pochmurnie, pada deszcz i ogólnie nieciekawie. Także dobra, przechodzę do rzeczy. Będziemy testować dzisiaj tusz z Collection 2000. O! Mi ten tusz poleciła i pokazała w sklepie moja koleżanka. Paulinko, dziękuję Ci bardzo, bo ten tusz jest świetny, jest mega. Naprawdę jest super. Ja mam oczywiście kolorek czarny, jedyneczkę. No i co? No to może zaczynajmy. Szczoteczkę już Wam pokazuję. Ma silikonową, jak możecie zobaczyć. Z jednej strony te włoski są, te kłaczki, te, nie wiem, kolce są dłuższe, z drugiej nie, także jest super. I co, sam tusz, już go parę razy miałam na rzęsach, jest cudowny, wydłuża, pogrubia, podkręca, robi wszystko. Utrzymuje się również cały dzień na powietrze, nie osypuje się. Także jedziemy z pierwszą warstwą. Ten grzebyszek, o, nazwijmy to grzebyszkiem, bardzo fajnie łapie rzęsy. Ok, także tak wygląda tuż po jednej warstwie. Zauważyć, że moje rzęsy są pięknie rozdzielone, wydłużone, no w porównaniu do tego to hello. Także według mnie super. Ja teraz zrobię sobie, ale jakaś pomarańczowa jestem w tej kamerze, dzisiaj nie. Jak widzicie, w ogóle po domowemu jestem. Aha, grzmi. Będzie burza, ale super. Dobra, jedziemy z drugą warstwą. Ja już drugą warstwę nałożyłam na oczko, tak się ono prezentuje, przybliżę się do Was i możecie zobaczyć różnicę między tym a tym, no jest kolosalna, z boczku, no coś cudownego. Dobra, zrobię drugie oko, do Was wracam i Wam jeszcze trochę pogadam. Okej, ja mam już zrobione obydwa oczy. Jest takie słowo? W każdym razie jedno i drugie oko mam już zrobione. Możecie sami zobaczyć efekt, no dla mnie on jest mega, jest naprawdę, naprawdę superaśny. Powiem Wam, ja wiedziałam, że on robi tak fajnie na rzęsach, bo właśnie widziałam u koleżanki. Także super, że go mam. No to jak widzicie, rzęsy nie są pozlepiane, są po prostu superaśne. Toż utrzymuje się cały dzień, nie osypuje się. Jakby ten efekt otrzymany nim zrobiony rano utrzymał Wam się do późnego wieczora, to spokojnie. Do tego zmywa się rewelacyjnie. Nie osypuje się, jak już mówiłam, chyba mówię to trzeci raz. No ale okej, kochani, to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć na temat tego tuszu. Myślę, że tutaj nie ma więcej co się rozgadywać. Dobra, dajcie znać, jak Wam się efekt podoba i co, i do następnego, hej!